drużynę falubazów wspiera firma Marfis. Regeneracja filtrów DPF FAB. Patryk Dudek, jeden z bohaterów falubazu Zielona Góra. No dzisiaj tutaj z wielu powodów bardzo trudno chyba było wygraną. Udało się, super mecz, super adrenalina, także jak to wszystko w twojej ocenie wygląda? Najważniejsze, że wygraliśmy za 3 punkty, bo po to tutaj przyjechaliśmy. Wiemy, jaka byłaby sytuacja, jakbyśmy nie wywieźli tych 3 punktów, więc super, że udało się wygrać, tym bardziej, że gospodarze nas w środku zawodów dogonili. W końcówce zawodów dogonili i było nerwowo, ale najważniejsze, mówię, wygrana drużyny i spoko. Od początku znalazłeś szybkość, od początku było to, czego szukałeś, bo tutaj ten tor był trudny, niektórzy mówią, że bardzo wymagający. Jeśli chodzi o sprzęt, to szybkość, wszystko pasowało? No myślę, że tylko zrobiliśmy mały błąd na trzeci bieg, bo w sumie w każdym biegu coś zmienialiśmy. Oprócz właśnie trzeciego biegu, gdzie zostaliśmy z przełożeniem i tak naprawdę tam była jedynka. Resztę biegów uważam za udanych, więc dobry prognostyk na przyszłość. 8 punktów przewagi, później motor nas dogania. Robi się nerwowo, czy spokojnie robimy swoje w parkingu? No troszkę było nerwowo, bo wiadomo, że wygrywaliśmy. Później nas gospodarze dojechali, jeśli chodzi o punkty. I tak naprawdę kolejna seria była na przełamanie, jak my... Byśmy nie przełamali tego, no to byśmy mieli, wydaje mi się, problem, ale to my byliśmy dzisiaj szybsi, lepiej wychodziliśmy ze startu i wygraliśmy. Ten tor sprawiał dużo problemów, bo zdaje się, że przed zawodami mocno tutaj sztab szkolenia wykwestionował jakość tego toru. Jak to z twojego punktu widzenia wyglądało? To znaczy ciężko powiedzieć, ponieważ od paru lat są ci komisarze i się nauczyliśmy jeździć na twardych torach. I na równych, i gładkich, dlatego czasami jak się porobią takie dziurki i takie różne kolejny na torze, to wiadomo, że można takie coś zgłosić po zawodach i klub dostaje karę, ale to każdy sobie tak robi na złość, bo taki wymyślili regulamin. Więc normalny żużel to jest, więc w Szwecji tak jeździmy, jest okej. W Polsce wiadomo, każdy sobie gdzieś tam dokucza po to, żeby robić sobie na złość. Tak już mamy ekstralizę. Ważne punkty, które otwierają nam... Czwórka, właściwie no zadomowienie się, a nie czwórka. Jedziemy dalej. Ja mam trudny tydzień przed sobą, więc chciałbym go przeżyć cało zdrowo. A co będziesz robił, jak ligi nie będzie? Bo tam jest Imp, Szwecja. Tak, będę jeździł w Szwecji, mam Grand Prix, Mistrzostwa Polski, więc zapracowany jest. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne Edol. Wideorejestratory24.pl. Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.